Witajcie we wrześniowym unboxingu, pierwszym wrześniowym unboxingu, gdzie mam przed sobą Pixel Box sierpniowy i mam jedyną pamiątkę, którą przywiozłem sobie z Warszawy praktycznie. Niedawno byłem w Warszawie i uznałem, że najlepiej jest kupić coś w zoo. Więc mam pingwina, któremu trzeba nadać imię. Na razie nazywa się Junior. Jeżeli uważacie, że Junior jest w porządku, to piszcie w komentarzach. Ale tutaj będą jakieś dziwaczne rzeczy. Nie mam pojęcia, co jest tak naprawdę, bo nie sprawdzałem nawet. Zatem chodźcie, pootwieramy sobie paczuszkę razem z Juniorem. Paczuszka tradycyjnie, gdzieś tu mam pazureczki, bierzemy. Ciach, otwieramy, dobra. Dobrze, mam pazury dzisiaj. Chaoty... Co, za mało? Dobra, już myślałem, że za mało rozdziabiłem. Dobra, ciach. Czekajcie, może ja zrobię tak. Dam tutaj mojego juniora, on będzie tylko pyskiem. Yeah. Otwieramy paczuszkę. Coś się blokuje mocno. Tradycyjnie Pixel Box, tradycyjnie hashtags. Hashtag Pixel Box Love. Pixel Box Love. Jak wrzucacie zdjęcia z tym, to można wygrać stóweczkę na zakupy w Pixel Shopie. Więc oczywiście tu mamy instrukcję, jakbym nie potrafił czytać. I zaczynamy. O, wiem, od czego zaczynamy. Zaczynamy od tego, co sprawia, że was boli serducho, bo jest figurka. Funko Popek, Attack on Titan. Nie mam żadnego Attack on Titan, chociaż chciałem kupić sobie jedną dużą, jednego dużego tytana. Podobał mi się, nawet tytanicę dokładniej. To jest Ymir. Żebym ja pamiętał imiona, żebym ja... Wyobraźcie sobie teraz, ja oglądałem to, ja lubię ten serial. I nie pamiętam, kto to jest, więc możecie mnie hejtować. A teraz to, co was najbardziej cieszy. Piękne pudełko, 10 na 10, prawda? I robimy tak, patrzcie, tutaj tak z boku można złapać, tak. Nie będzie potem odsprzedawania figurki. I został plasticzek. Też go zniszczymy. Nie ma. Karmię się tym bólem serca, który ja wyczuwam u was. Jest takie wycierpicie. Ja tak niam. Najlepiej. A to jest jakaś dziewczyna. Wiecie co? Tutaj bym sprawdził, kto to jest. Jest jeszcze Kenny, Erwin. Erwina lubię, to kojarzę. Dobra. I Hangę. Kimkolwiek jest Hangę. To oto ona, nie wiem czy była, nie ma podstawki. Ładna dziewczynka, ładny mieczyk. Trochę krzywy ma ten mieczyk taki swój. Ale okej, to jest pierwsza rzecz. Tu połóżmy ją sobie na laptopiku. Wyrzućmy wszystko, co zostało. Dobra, dalej, czapeczka. Czapeczka jest jakaś meteczka. Witcher, co to ten Witcher jest? Witcher. The Witcher mamy czapeczkę. Ej, ładna czapeczka, jest logo. Logo naszego pięknego wilka. To jest growe, od razu zaznaczam. To nie jest, jakby ktoś tam lubił, serialowe. Ja muszę zrobić na ostatni, kurna, czy przedostatni. Przedostatni chyba. Pstryczek. Na ostatni pstryczek. Wyciągamy papierek. Czapeczka w porzo. Mogę się tam prezentować, ale... No ja nie noszę snapów, więc to może być dla was. Co sądzicie, żebym to dla was miał tą czapeczkę? Do wygrania czapeczka Witchera. Co sądzicie? Zrobimy konkurs na koniec? Robimy! A co, ja nie zrobię konkursu? Tylko wiecie co? Teraz tak pomyślałem, tradycyjnie wyrzucam te rzeczy. Tak wiecie, rzucam po pokoju, pomyślałem, jak to idzie na konkurs, to ja może to delikatnie położę. Just in case. Dalej mamy. Jest koszulka, jest przypineczka. To od razu, w tym konkursie będziecie mogli wygrać jeszcze... Chcę wam powiedzieć, że dam wam jeszcze I'm a Monster naklejkę Cookie Monstera. Nie dam, ta jest dla mnie. Od kilku miesięcy dostaję te paki. Wszystkie naklejki rozdałem, ale to jest cudowne. Cookie Monster, ale za to przypinkę wam Cookie Monster dam. Więc przypinka idzie do czapki i to będzie w konkursie. Na końcu dowiecie się, jak wygrać te gadżety. Ostatnie dwie rzeczy mamy tu. Koszuleczka i coś jeszcze. Zaczniemy od koszuleczki. Koszuleczka biała tym razem. Po raz pierwszy chyba od dawna biała koszuleczka. Tu jest przód, dobra. Przód. Co to jest? Godzilla! O kurna! Dobra, dajcie mi popatrzeć. Trochę mi się nie podoba. Nie wiem, czy wy widzicie, że ona jest chyba taka trochę przeźroczysta. Nie wiem, czy to widać. To mi się nie podoba. I zresztą zobaczymy, jak bardzo jest przeźroczysta, jak ją założę na czarną koszulkę. Ale wzór jest genialny! To muszę przyznać, że jeżeli to kosztuje, nie wiem ile to kosztuje, 100 coś złoty.
Dobra. Kurna. Jeżeli to się nie sprasuje, to to jest przepiękne. To będę nosił z dumą. King of the Monsters, tak się nazywa ta koszuleczka. Jest przecudowna. Więc jak na razie jest figurka, czapeczka, koszuleczka i na koniec coś jeszcze mamy. Puste pudełko i mamy coś. Notatnik. O, jaki piękny notatnik. Chciałem nawet powiedzieć, to wygląda trochę tak, jakby Pixelbox wiedział, co ja lubię, bo wiedział, że ja kocham Park Jurajski. Kocham, to jest mój najukochańszy film na świecie. Wszystkie inne filmy o kant dupy rozbić. Notatnik, ja mam kilka notatników, których nie używam, ale jak już dostałem notatnik Parku Jurajskiego, Welcome to Jurassic Park. Chciałem taki plakat kiedyś mieć, ale chyba wolę najbardziej klasyczny gdzieś tam logo. Z tyłu mamy jeszcze All Major Theme Parks Have Delays. Cytat z filmu. Tutaj nawet coś jest. Mogę coś tu schować. To jest taki schowek na coś tam. Przepiękny. Mamy jeszcze... mamy takie... To jest bez karteczek i w ogóle, ale sam fakt, ta... Jak się mówi? Faktura ta jest przecudowna. Tak jakby kości tutaj były, to jest takie 3D trochę. Więc ogólnie rzecz biorąc, ja nie wiem od kiedy, ale to może być mój ulubiony box od dawna. Co prawda, ja nie wiem jeszcze co zrobię z tą dziewczyną, no pudełka już nie ma, więc będę z nią spał. Albo dam ją juniorowi, junior ją zadziobie. Ale mamy przynajmniej już, mamy naprawdę zajebiste rzeczy. Jestem w szoku, znaczy w szoku, nie jestem w szoku, bo może ostatni miesiąc jakoś tak mnie trochę zawiódł, czy ostatnie dwa, ale teraz było cudownie, więc ten Pixelbox, witaj Giku, jest naprawdę znakomity. Pixelbox zatem mamy, to też mogę odrzucić gdzieś, delikatnie, i przechodzimy do tego, co was najbardziej obchodzi, do konkursu. Przepiękna czapka Snapback, oryginalna, Design My Jinx, wubu-dubu, z naszego pięknego Wiedźmina growego z logo oraz przypineczka. To jest dla was do wygrania i do wygrania jest naprawdę proste. Ja będę prosił was o maile. Maile na adres konkurs@gmail.com, konkurs@gmail.com, i każdy, kto mi wyśle e-mail, ten może wygrać. Ja zrobię tak, wszystkie maile, które dostanę, wrzucę do randomizatora 10 razy. 10 razy będę randomizował te wszystkie adresy i ten, który mi wyskoczy na numerze pierwszym po 10 randomizacjach, ten wygrywa to oraz to. Nie musicie tak naprawdę zatem nic pisać. Wystarczy lubić mnie na YouTubie, więc obejrzeć ten filmik, subskrybować, oczywiście ja będę bardzo wdzięczny, i wysłać maila na konkurs@kosmosu@gmail.com. Ja na wasze maile czekam do końca września, zatem 1 października każdy z was może już czekać i dostanie odpowiedź. Każdy, kto wyśle maila, dostanie albo pozytywną, albo negatywną odpowiedź i tutaj będzie dla was właśnie nagroda. Jeżeli od razu chcecie ułatwić robotę, to możecie podać tam swoje dane, żebym wiedział, gdzie wam to wysłać. Zatem wydaje mi się, że mamy jeden z najlepszych boksów. Ja muszę przyznać, że ten notatnik, wiecie, on jest taki piękny, że ja go nie chcę używać, ja go chcę mieć na półce i tak, patrz jaki zajebisty mam notatnik, koszulka też jest taka, że boję się ją wyprać, więc będę ją chodził do zabrudzenia, a potem to tak będę ją trzymał, patrz jaka ładna koszulka. Tyle w chaotycznym unboxingu, junior was żegna, jeżeli nic lepszego nie wymyślę, to zostanie nam junior, pingwin junior, który ze mną zwiedzał zoo, który dziobie jakąś kobietę, miam, 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 miam. Nie dziobi za bardzo, bo sobie zrobisz krzywdę. Zatem do zobaczenia następnym razem na Brodach z Kosmosu. Oczywiście zapraszam do subowania, zapraszam do wszystkiego. Unboxujemy coś następnym razem innego. Na razie.